Jeżeli uważasz, że kupując mieszkanie na rynku pierwotnym możesz stracić pieniądze, to koniecznie obejrzyj ten materiał. Cześć, z tej strony Patryk i Maciej. W tym materiale dowiesz się, jak bezpiecznie kupować mieszkania na rynku pierwotnym, to jest jakie obecnie obowiązują przepisy gwarantujące bezpieczeństwo transakcji. Dziś chcielibyśmy przybliżyć Wam jedną z fundamentalnych kwestii związanych z podejmowaniem życiowych wyborów. Zakup mieszkania dla jednej grupy osób będzie pierwszym, a może i jedynym w ich życiu, dla drugiej sposobem na zarabianie pieniędzy. Każdej z tych grup dotyczy ten sam aspekt, czyli poświęcenie uwagi na to, aby podejmowana decyzja była tą właściwą. Zdajemy sobie sprawę, że 15 lat temu powstające nowe inwestycje z rynku pierwotnego były ciekawym zjawiskiem, jednak gdy przechodziliśmy obok placu budowy, w naszych głowach pojawiały się pytania. Czy inwestycja będzie odzwierciedleniem jej wizualizacji? Czy deweloper dokończy budowę, a może weźmie pieniądze od przyszłych nabywców, po czym ogłosi upadłość? Takie sytuacje zdarzały się, a ich prawdopodobieństwo było znacznie większe. Jednak po wprowadzeniu ustawy deweloperskiej problem zniknął. Głównym celem wdrożenia w życie ustawy deweloperskiej było prawne umocowanie produktu, który kupujemy, czyli mieszkania z rynku pierwotnego, uregulowanie procesów wpłaty środków do dewelopera oraz ich odpowiednie zabezpieczenie. Pierwszym zabezpieczeniem dla Ciebie jest ustawa deweloperska. Dzięki wprowadzonej ustawie deweloper ma obowiązek podpisania umowy przedwstępnej będącej umową deweloperską na zakup lokalu przed notariuszem. Przed 2012 rokiem podpisywaliśmy umowę przedwstępną bez konieczności zawierania jej w formie aktu notarialnego. Natomiast po uchwaleniu nowej ustawy, aby podejść do zakupu nieruchomości, obowiązuje umowa deweloperska, której załącznikiem jest prospekt informacyjny. Zanim jednak podpiszemy jakąkolwiek umowę u notariusza, musimy wnikliwie zapoznać się z jej treścią. Wszelkie prawne zapisy możemy, a nawet powinniśmy skonsultować z prawnikiem. Weźmie on pod uwagę również prawną i finansową sytuację przedsiębiorcy, określając jego wiarygodność. Rekomendujemy takie rozwiązanie. Scharakteryzowana już umowa deweloperska jako prawny dokument wiążący nabywcę z deweloperem pozwala uzyskać gwarancję, iż transakcja zostanie w pełni zrealizowana. Na etapie podpisywania umowy klient dysponuje wiedzą, jaki został uzgodniony harmonogram płatności, harmonogram prac budowlanych, kiedy nastąpi odbiór mieszkania. Określony jest maksymalny czas na podpisanie umowy przyrzeczonej. Możemy odstąpić od umowy i tutaj warto wspomnieć, jak oraz kiedy możemy to zrobić. Gdy umowa deweloperska nie zawiera wszystkich elementów, które powinna mieć. Deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami. Informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym. W przypadku nieprzeniesienia własności, prawa własności lokalu mieszkalnego. Należy pamiętać, że nie tylko my jako kupujący mamy prawo odstąpić od umowy. Deweloper również może to zrobić. A kiedy? Tego dowiecie się już za chwilę. Niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub w wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, niestawienie się nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub niepodpisanie aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własności lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie. Prospekt informacyjny jest integralnym załącznikiem umowy deweloperskiej. Znajdować się w nim powinny takie informacje jak cena zakupu mieszkania, termin zakończenia prac budowlanych, termin przeniesienia własności do nieruchomości na kupującego, dane dotyczące budowanej nieruchomości wraz ze szczegółowym zakresem prac wykończeniowych w stanie deweloperskim, dane dotyczące dewelopera, jego doświadczenia, sposobu, w jakim finansuje inwestycje, określenie sposobu przelewania środków pieniężnych przez klienta i określa też warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej ze strony klienta. Zastanawiasz się, co to tak naprawdę jest oraz dlaczego jest to zabezpieczenie dla Ciebie. A może nie wiesz, jakie są ich rodzaje i czym się one różnią? Zaraz wszystkiego się dowiesz. Aby zapewnić kupującemu jeszcze większe bezpieczeństwo ze strony dewelopera, ustawodawca, uchwalając ustawę, zawarł w niej zapis,
który obliguje dewelopera do zapewnienia klientowi dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych poprzez rachunek powierniczy. Przed wejściem ustawy w życie pieniądze trafiały bezpośrednio na konto dewelopera. Nie istniał żaden przepis chroniący nasze pieniądze. Obecnie wszystkie środki, które są wpłacane przez nabywców w trakcie budowy inwestycji, trafiają na rachunki powiernicze, które są indywidualnym rachunkiem klienta. Wyróżniamy dwa rodzaje rachunków powierniczych. Otwarty rachunek powierniczy. W tym przypadku środki gotówkowe lub kredytowe są wpłacane cyklicznie w transzach na indywidualne konto nabywcy. Określenie liczby transz oraz ich procentowego rozłożenia leży po stronie dewelopera. Wraz z postępami realizacji przedsięwzięcia bank wysyła inspektora nadzoru budowlanego, aby ten sprawdził, czy założone w harmonogramie prace zostały wykonane. Ważne! Deweloper może dysponować środkami wypłacanymi z otwartego rachunku powierniczego tylko i wyłącznie w celu realizacji inwestycji, dla której prowadzony jest ten rachunek. Przy zastosowaniu otwartego rachunku powierniczego deweloper realizuje projekt budowlany w oparciu o środki własne, środki klientów oraz pochodzące z kredytu. W tym wypadku wypłata środków dla dewelopera następuje po prawomocnym pozwoleniu na użytkowanie lub dopiero po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej własność. Przy zastosowaniu zamkniętego rachunku powierniczego deweloper realizuje projekt budowlany jedynie ze środków własnych oraz pochodzących z kredytu. Dzięki rachunkom zamkniętym środki wpłacone przez nabywców są zabezpieczone do samego końca trwania inwestycji deweloperskiej. Wiemy już, że jesteśmy zabezpieczeni przed samym zakupem nieruchomości. A co jeśli stanie się coś już po dokonaniu transakcji? Czy jesteśmy zdani już sami na siebie? A co gdy pojawią się błędy w wykończeniu lokalu? Jednym z najważniejszych narzędzi ochrony, jakimi dysponujemy w odbiorze mieszkania, jest rękojmia. Polskie prawo nakłada na sprzedawcę, to jest dewelopera, obowiązek wzięcia odpowiedzialności za wszelkie wady fizyczne lokalu, niezależnie od woli stron czy też zapisów w umowie sprzedaży. Podpisany przez nas protokół zdawczo-odbiorczy nie zwalnia przy tym dewelopera z naprawy szkód wykrytych na dalszym etapie użytkowania. Jakie roszczenia możesz kierować do dewelopera? Lokal posiada defekt, który zmniejsza całkowitą wartość mieszkania. Co to może być? Nierówne podłogi, nieszczelne okna, pękające ściany. Odebrany przez nas lokal nie posiada kompletnej instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. Nie zapominajmy również o wadach prawnych, które rękojmia także obejmuje. Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli usterka zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia wydania mieszkania kupującemu. Pamiętajmy, deweloper jest profesjonalistą, który chce sprzedać mieszkania, ponieważ z tego żyje, czerpie z tego regularnie dochody, dlatego zależy mu na przeprowadzeniu każdej transakcji. W przeciwieństwie do rynku wtórnego, gdzie kupując mieszkanie, osoba sprzedająca nieruchomość zazwyczaj robi to pierwszy raz w życiu. W interesie dewelopera jest to, aby proces był dla nabywcy satysfakcjonujący na każdym etapie transakcji. Żadna firma budująca markę przez długie lata nie może sobie pozwolić na negatywne opinie na swój temat. Z kolei po drugiej stronie również jest profesjonalista, inwestor, który nabywa mieszkania cyklicznie. Na rynku wtórnym osoba sprzedająca mieszkanie, które jest okazją inwestycyjną, najczęściej ma problemy takie jak brak płynności finansowej, nieruchomość jest zadłużona, jest wielu właścicieli, na przykład spadek po krewnym, nieruchomość jest w złym stanie technicznym i nie ma możliwości doprowadzenia jej do użyteczności. Nawet jeśli nie występuje żadne z wcześniej przedstawionych problemów, to kupując nieruchomość dużo poniżej średniej ceny rynkowej, nabywamy ją bazując tylko na nieświadomości i niewiedzy sprzedających. Jest to jedna z głównych różnic między rynkiem pierwotnym a wtórnym. Także transakcja z przedsiębiorcą zabezpiecza interes obu stron. Z reguły środki gotówkowe lub kredytowe wpłacane są przez klientów cyklicznie w kilku transzach. Zgodnie z ustawą jest to od 4 do 10 transz. A co jeżeli klienci wynegocjują wobec dewelopera płatność w formie jedynie 2 transz, czyli tej początkowej o wartości 10% i końcowej o wartości 90% z terminem płatności dopiero po oddaniu inwestycji do użytkowania? Jest to kolejne dodatkowe zabezpieczenie zainwestowanych środków, dzięki czemu mrożona jest tylko niewielka część Twojego kapitału. Taki system płatności oprócz bezpieczeństwa daje jeszcze kilka innych kluczowych korzyści. Śledźcie nasz kanał, a dowiecie się, jakie są możliwości zarabiania na rynku pierwotnym. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się, Patryk i Maciej. Cześć! Cześć!